Mój dzień na służbie zaczyna się dużo wcześniej niż każdego. Muszę wstać o, jeśli nie mylę, 6 i przygotować dla wszystkich jedzenie. Muszę przygotować te wszystkie naczynia, muszę stać na tych wartach między innymi. Wpuszczać różnego rodzaju, czy to rodziców, czy to piekarnie. Wbrew pozorom jest dużo mniej męczący niż takie pływanie na jachcie. Co rano po śniadaniu wypływamy. Kadra przygotowuje nas od samego początku, od roztaklowywania jachtu do ratowania człowieka. To wszystko prowadzi nas do egzaminu. Bardziej czekam na wypłynięcie jachtami na akwen treningowy. Chcę tam poznać różne nowe manewry, zwroty, dryf, które się bardzo przydają nam, żeby zdać egzamin, poznać, popływać, porozmawiać na wodzie z kadrą, z instruktorami. Możemy się tam pośmiać, no i ogólnie jest bardzo miła atmosfera. Na wykładzie z ratownictwa dowiedziałem się głównie o ratownictwie śródlądowym i czyli o tym, jak zachowywać się w przypadku wypadku na wodzie, w przypadku osoby na przykład potrzebującej pomocy właśnie w wodzie. Dowiedziałem się też, jak postawić jacht. No, głównie to. Nauczyłem się różnego rodzaju węzłów, nauczyłem się pływać na jachtach. Po części również cierpliwości, szczególnie na wartach. Czemu? Powiedzmy, że na wartach trzeba długo siedzieć w odosobnieniu. Starcze różnią się od innych obozów i kolonii tym, że tutaj z kadrą jesteśmy na ty, są dla nas jak przyjaciele, pomagają nam we wszystkim. Ogólnie mamy bardzo dużo luzu, nie jest jakiś rygor wojskowy. Każdy może posiedzieć wieczorem do bardzo późnej pory, czasami nawet do rana przy ognisku, pośpiewać, porozmawiać. Jedyne co musimy robić to stawiać się na zbiórki, na apele, no i musimy być na czas i wtedy wszystko jest w porządku. Ogólnie na obozie najbardziej podobają mi się gry, chociaż czasami też bywają inne fajne rzeczy, ale jednak gry to najfajniejsza sprawa. W tym obozie jak biegamy, odprężamy się i jesteśmy tacy już wykończeni po tym. Najbardziej podobał mi się rajd, z racji tego, że było dużo ciekawych zadań do wykonania, takich jak na przykład gry umysłowe w stylu zapamiętywanie, ciekawostek, jakichś historyjek, które były nam opowiadane przez ludzi z kadry. Zadania były również dosyć ciekawe, polegały na przykład na napompowaniu balona tak mocno, aby aż on pękł. Każdy dzień jest inny, ale tak ogólnie najbardziej, jak nie ma żadnych takich gier, to czekam na ognisko, gdzie śpiewamy i robimy różne takie fajne rzeczy.
Najbardziej będzie mi brakowało atmosfery tu panującej, ognisk, przy których każdego coraz bardziej poznaje z dnia na dzień. Będzie mi brakowało tego, że kadra organizuje nam zabawy, przy których latamy przez całą noc po lesie oraz niedzielnych kotletów przechowań.